Kuta, nauczyciel szkoły podstawowej w Zaczarniu, ale równocześnie organizator i przewodnicząca jury konkursu na najpiękniejszą palmę w sołectwie Zaczarnie. Konkurs jest od lat organizowany przez szkołę i parafię, ale także tworzy element wspólny z konkursami, które są organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lisiej Górze, poszczególnych sołectwach. Na tegoroczny konkurs zostało zgłoszone 8 palm. Te palmy zostały ocenione przez jury pod moim przewodnictwem wraz z księdzem proboszczem oraz przedstawicielem sponsorów, panem Markiem Kwapniewskim. Wybraliśmy 3 najpiękniejsze palmy według nas. Zwracaliśmy uwagę na zdobnictwo, na estetykę, no oczywiście na wykorzystanie tych materiałów, które były opisane w regulaminie, czyli bibuła, niesztuczne elementy, niekupowane kwiaty, tylko ręcznie wykonywane kwiaty, wszelkiego rodzaju zielone łodygi roślin, to, które oczywiście można wpleść w palmę. Rzeczywiście palmy się okazały piękne, nie uwzględnialiśmy wysokości, chociaż mamy jedną taką bardzo dużą palmę i taka zdradzę, że jest ona wśród palm nagrodzonych, ta najwyższa. Większość pozostałe, wszystkie palmy są prawie identycznej wysokości, więc tutaj uwzględniamy piękno palmy, ale nie wysokość. Tradycja jest od dawna w naszej wsi, bo tak mogę powiedzieć, bo tu pracuję wiele lat, więc wszystkie palmy wszystkim oczywiście uczestnikom gratuluję za udział. Zapraszam oczywiście na przyszły rok, na Niedzielę Palmową, aby po prostu uczcić ten początek Wielkiego Tygodnia taką właśnie uroczystością jak Niedziela Palmowa i konkurs palmy. Wyniki naszego konkursu będą jeszcze dziś o godzinie 15 na stronie internetowej parafii. Najprawdopodobniej zaraz po niedzieli będą na stronie naszej szkolnej. Jeśli chodzi oczywiście na tym. Będziemy także mieć podsumowanie konkursu w środę w szkole, gdzie uczniowie otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów, a rodzice palm nagrodzonych będą mogli odebrać finansowe nagrody, które fundowane są przez Gminny Ośrodek Kultury w Lisiej Górze.